Siemano, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku LEGO Harry'ego Pottera lat 1, 5 do 7 oczywiście. Książę Półkrwi, idziemy na kolejne zajęcia z profesorem Filtwickiem, zobaczymy czego tym razem nas on nauczy. Wreszcie zaklęcia, którego chciałem się nauczyć od samego początku. Musicie... Aha, pojawił... to jest Gandalf? Znaczy Gandalf, Dumbledore oczywiście. I musimy wszystkie te figury porozwalać pewnie, tak? To jest redukto z tego co pamiętam. Pyk. O, ile pieniądzorów, ojeju. Jakie to jest miłe, to zaklęcie takie uwielbiam. Ma fajną animację. Napierdzielania. Aha, tutaj będą potrzebne widmo okulary pewnie. Czy nie będą potrzebne? Super. Chyba będzie proste zadanie. I gdzie jest ostatnia figura? Bo czemu one nie znikają? A, bo ja mogę jeszcze bardziej bić. Halo? Co to było? Nie wiem, co Harry zrobił. Pyk, 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 pyk. Ile pieniędzy? Szybko zbieraj, Harry! Dobra. Ostatnia figura, z tego co wiem, jest na górze. Z tego co już sobie zobaczyłem. Tak zerknąłem i mówię, o, jest tam figura. Pyk. I co to jest? Redukto, dokładnie. Zarąbiste zaklęcie, wreszcie w moich rękach. Wreszcie mamy wszystkie zaklęcia. I pamiętajcie, że przed 7 rokiem pójdziemy na ulicę Pokątną, zakupimy albo postacie. No, wszystko co będę mógł zakupię, powiem tak. Wszystko co będzie, kurde, możliwe. Za te pieniądze. Musimy je w końcu wydać, przecież nie będę cały czas ich zbierał. Dobra, zaklęcie mamy opanowane, także teraz z zaklęciem redukto będziemy mogli otwierać naprawdę fajne rzeczy, rozwalać fajne rzeczy. Kłódki będziemy wreszcie mogli rozwalać, co też jest ciekawe. I z tego co pamiętam, tu był uczeń Hogwartu, tak? Jest! Uczeń Hogwartu uratowany! Zarąbiście! Udało mi się. Dobra. Ale my teraz będziemy musieli iść... Ojejku, ale się wysypały z niego pieniądze. My teraz będziemy musieli iść albo na lekcję z Dumbledorem, albo do Hagrida. W sumie nie wiem, gdzie my idziemy, szczerze mówiąc. Tak, idziemy chyba na lekcję z Dumbledorem, bo widzę, że znowu są schody. Niedokładnie. Lekcja z Dumbledorem, druga już, znaczy już chyba dopiero. O, potrzebuję pomocy, Hermiona, Ron, ktokolwiek. Dobra, jeszcze raz. Patrzcie, nie mogę iść i mogę iść w końcu. I Dumbledore oczywiście na mnie czeka. Siema Dumbledore. Właśnie, mówiliście, żeby jeżeli będzie krótka, mi około 11 minut. A nie mam zaklęcia tego, nie mam zaklęcia Horacego. O, da nam popsute zaklęcie. Jak Galareta. Dziwne, co to było? Nie rozumiem nic z tego. Dlatego potrzebujesz to zaklęcie. Okej, spoko. Dobra, to ja idę. Super, naprawdę szybkie zajęcia z Dumbledorem. Ale wracając do mojej myśli, która gdzieś mi tam zginęła po drodze. Halo. Prosiliście mnie, że jeżeli będzie, znaczy mówiliście, że jeżeli będzie krótszy odcinek, jakiś koło, nie wiem, 11 minut, to żebym po prostu, znaczy misja, jak będzie taka krótka, to żebym po prostu zabierał się za drugą, ale z tym jest pewien problem, bo czasami natrafiam na misje właśnie takie króciutkie, a czasami mam misje, które trwają powiedzmy po 30 minut. Jak tak to połączę, to kurde, będzie za długi odcinek, ale zobaczymy. Zobaczymy, postaram się coś takiego wcielić w życie. Także teraz lecimy do Hagrida, z tego co pamiętam. Chociaż mogę się mylić, albo po prostu do Slughorna samego w sobie. Zobaczymy. Okay, mamy tutaj... Gdzie my idziemy? Aha, tutaj pamiętam jakąś postać próbowałem odblokować. Postać. O! Figura Dumbledora. O, mam to! Mam pierwszą tą. Od Sowy. Gdzie ona jest? Mogę coś z tym zrobić? Halo?
Gdzie to mogę zaprowadzić? Dobra, wiecie co? Pójdę zobaczyć. Halo, o jest. Słówko, ja mam coś dla ciebie. Yeah, pięknie. Odblokowałem coś, znaczy odblokowałem. Magnes na monety, odblokowane. To są nowe tak jakby czary. Okej, okay, dobra, to ja będę musiał odwiedzić tą ulicę pokątną, wiecie? I to szybciej niż myślę. Dobra. Pieniądze. Mogę coś z tym zrobić? Nie, oczywiście, że nie. Dobra, lecimy. Aha, grana mi się ładuje. Myślałem, że gdzieś wyjdę. Chociaż ładuje mi się pewnie nowy obszar zamku, bo tak to było bez ekranów ładowania. A, cutscenka. Siema, jestem. Dasz mi wspomnienie swoje? Nie, wal się na ryj. Kurde, co my zrobimy? Nie wiem, damy radę jakoś. O, zobacz! Dostałem od kogoś czekoladki, nie wiesz tego! Za późno. Za późno. Eliksir miłosny. Nie wiem, jak go zrobić. Profesor Slakorun jest zakochany. Proszę, niech mi pan pomoże. Dobra, wejdźcie. Musimy zrobić eliksir. Aha, trzech rzeczy będę potrzebował. Jak zwykle. Miłość nie zna litości. Tak się nazywa ta misja. Dobra, zobaczymy. A co my tu mamy? Aha, tu mamy jeden składnik eliksiru. Lum. Widmo, okulary. Czy będą one naprawdę nam potrzebne? Chyba będą. Znaczy najprawdopodobniej. Dobra. Plum. Mamy widmo, okularki. Także zobaczymy, co tutaj się ukrywa. A, jakieś obrazy? Jakiś obraz po prostu jeden. Dzięki. Plum, plum. Ile kurde szklanek on ma. Slughorn. Ty dziwny człowieku. Aha. Jeszcze więcej pieniędzy. Dobra, coś z tym mogę zrobić? Nie. Oczywiście, że nie. Wow. Dobra, zarąbiście. Boom, redukto. Na wszystko możemy rzucać klątwy już. Znaczy klątwy. To nie jest klątwa, ale naprawdę to zaklęcie mi się tak kojarzy z jakąś klątwą. Okej, okay, brakujący klawisz. A nie, potrzebuję chyba więcej tego. A no, potrzebuję więcej tych klawiszy. Czemu oni płacą? Okej, okay, dajcie mi kolejne nutki. Nie wiem, po co mi to jest. A czy w tym sensie... B. Aha, oni nie będą płakali, tak? Tańczmy! I daj mi ostatni składnik eliksiru, oczywiście wszystko się wiąże w logiczną całość, jak to w Harrym Potterze jest. Mogę to rozwalić? Mogę. Nie masz klucza? Oj, może ja mam? A, też nie mam, okej, okay, spoko. Dobra, trzecią rzecz z eliksiru musimy ogarnąć. Plum! I kto ma się napić? Ja mam się napić? Czemu? Aha, ja się napiję. Hej, pimy! O, poskładało go? Nie, jeszcze go nie poskładało. Chyba ktoś tu umiera. To jest klątwa, szybko, potrzebuję kamienia. Beozar. Na B ten kamień się nazywa na pewno. Ale dobra, szybko musimy, Ron jest nieprzytomny. Musimy szybko dostać się do szafki ze składnikami eliksirów. Okej, okay. Dajcie szybko. Kurde, bo Ron mi umiera, oni mi pokazują jakieś dziwne rzeczy. Nie chcę, żeby Ron umarł. Ron, nie umieraj. A, tu był klucz cały czas. Okej, okay. W sumie czekajcie, jeszcze muszę pieniążki sobie pozbierać. Ronowi nic się nie stanie, prawda? Dobra. Daj mi ten kamyk. Nie. Ja wiem, czego szukam. Naprawdę, serio, wiem czego szukam. Aha. Tak,
Tak, dokładnie, ten klocek. Wepchnij mu to do gardła. Widzisz, że to wszystko za te pączki. Ron łyknął truciznę, niestety. Hej, żyje! Miałem ją dać Dumbledorowi! Trucizna. Malfoy. Czy to Malfoy dał tą truciznę? Czy tu o co chodzi? Jej, ta smutna muzyka. Papuga? Zamknij się i siedź tam. Okej, zniknęła. Borgin i Berks. Ha, 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 udało mu się przetransportować. Te wszystkie rzeczy. Malfoy. Pojedynek z Malfoyem będzie chyba. Tak, będzie najprawdopodobniej pojedynek z Malfoyem. I czemu Harry ma tą książkę do eliksirów tutaj? Miłość nie zna granic, nadal. No serio, muszę z sobą walczyć, Malfoy? Nie chcę z nim walczyć, serio. Malfoy to jest postać tragiczna. Ha, lejmy na siebie, tak, to jest najlepsza opcja. A w końcu ja rzucę jakąś klątwę zaraz i się skończy. Teraz A, bez problemu. O, bum! To zaklęcie to rozumiem, to się nadaje na pojedynki, ale żeby wodą się chlapać, czy mnie naprawdę nie porąbało do reszty? I co on będzie robił? Aha, czyli po prostu musi załatwić pewne potrzeby. Rozumiem to, spoko. Co? Malfoy? Dobra, nie chcę siedzieć, spoko. Mi to pasuje. Przynajmniej nie ma problemu. Ale kurde, dużo wody będzie potrzebne. Albo ja jakoś źle to tym celuję. Nie. Dobrze celuję, ale po prostu będzie potrzebna masa wody. Dzięki. Jej, woda zaczyna lecieć. Aha, i teraz ja muszę wykorzystać Rona i jego świnkę. Aby coś tam ona zrobiła, tak? Dobrze pamiętam? Wow. Co jest? A, i teraz... Dokładnie, i woda poleci do tego zbiornika. I co mi to da? Coś z tego będę musiał zbudować, dokładnie. Kapiszony, to mi przypomina bardzo kapiszony. A ty, serio, dynamit podłożę pod toaletę. Mogę otworzyć te drzwi? Okej, mogę je rozwalić, nie otworzyć. Po co miałbym otwierać drzwi, nie? Skoro mogę je rozwalić. O, chyba przesyłka dla Malfoya. Halo, Draco Malfoy? Plum. Plum. Dobra, kolejny pojedynek będzie z Malfoyem? Najprawdopodobniej, dokładnie. Spoko. Aha, to Harry musi z nim walczyć. Siema. No siema, Malfoy. Okej, dobrze, te pojedynki są takie fajne. Można przy nich wychilloutować na spokojnie. Wiecie, nic trudnego. Yeah, po raz kolejny Malfoy przegrał. Albo przegra. Dobra. O nie, co? Dobra. Klątwa. Przewrócił stronę. Sektum Sempra. Sektum Sempra! Nie wiem dokładnie, co to za zaklęcie było. Aha, poskładało Malfoya kompletnie. Uciekajmy szybko. Haha, potnijmy ją. Zjedzmy.
Harry, chodź, idziemy ją schować. Okej. Okay. Idziemy schować ją do pokoju życzeń. Dokładnie. Wow, tam jest troll z pierwszej klasy. Nie wiem, czy to miał być jakiś easter egg, czy co? Gdzie ją schować? Daj mi pomyśleć. Aha, czyli będziemy... No nie, padzie! Myślałem, że się padł. Halo. Dobra, myślałem, że... Kurde, muszę jakoś... Nie wiem, co z tym padem mam. Sorry, ludzie. Dobra, mamy kości. Plum. Dobra, tam będą potrzebne kolejne części do naszego eliksiru. Dobra. A co tutaj muszę zrobić? Pyk, 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 pyk. Dzięki. Aha, schody po tą roślinkę. Dobra, całkiem normalny. Myślałem, że w inny sposób będę musiał ją zdobyć jakiś. Ale nie było nic trudnego w sumie. Eliksir jest prawie gotowy. Bardzo dobrze. Napełnijmy jeszcze ten pojemnik. I zobaczymy, co tu jest. Albo czego tu nie ma. Aha, bo ja potrzebuję eliksir siły. A masz tego Genie. Genie i było jakiś dziwny strój miała. Okej. Okay. Ostatni... Ostatnia część naszego eliksiru. Plum, Harry P. To by się to bardziej przyjaciło. Widzę, że tam są jakieś rozwalone rzeczy dla Mugoli. Ciekaw jestem, czy to musi być właśnie pan Wesley, czy może to na przykład Ginny nas naprawić. Nie, no dobra, przecież wiem, że to musi być pan Wesley. Ale przynajmniej mogę sobie te figury rozwalać teraz. I co to jest? Wow. Okej. Okay. Aha, czyli tu musiałem tylko zrzucić. Teraz ty musisz tu wejść. No, co jest? Odłączony kontroler. Ja go nawet nie tykam. Ja nawet nie tykam tego kontrolera. O, on ma tarczę. Ja to widzę. On ma tarczę. O, mamy Bajoro, który nam pomoże. Bardzo pomocne. To jest kieszonkowe bagno? Coś takiego. Tak się nazywało to. Ta rzecz, którą sprzedawali. Dobra. Proszę. Dzięki za pieniądze. Coś jeszcze z tym mogłem zrobić. Aha, dobra, nic ciekawego. Dobra, czy on mi odda tą tarczę, czy mi nie odda tej tarczy? A, myślałem, że to w niego wleci tam. Ale proszę mi oddać. Dobra, już za późno. No, on mi nie odda tarczy, spoko, ja sobie to zapamiętam. Dziwne, że ja poznaję dopiero zaklęcia, które Ginny już opanowała. Znaczy ma w tym samym momencie co ja, bo wcześniej nie miała. Co, my chodzimy do tej samej szkoły? On nie chce mi dać tej tarczy. What? Dyskoteka się kręci, wszyscy tańczą, dwa pieniążki niebieskie, muszę zapamiętać. I co teraz się stanie? Koniec dyskoteki, znaczy koniec muzyki i proszę się rozejść. Niestety on mi nie chce oddać ten pan tej tarczy. Spoko, ja sobie to zapamiętam, że były takie niefajne osoby. Okej. Okay. Też z tym nic nie mogę zrobić. No wiem. Przecież mogłaś się domyślić, że tu jest potrzebne to zaklęcie. Dobra. Zmieńmy to. No halo, padzie! Mój pad. Kurde. Chyba trzeba będzie sobie sprawić nowego pada, ludzie. Niestety. Dobra, kowadło. A, i mamy tutaj szafkę zniknięć. Prawdziwy czarodziej! Nawet nie wiem, kiedy ja to ogarnąłem. Okej. Okay. Dobra, mamy szafkę zniknięć. Halo, dobra, mamy szafkę. I mamy papugę. Ja nic z tego nie rozumiem. Ale przynajmniej jest papuga, prawda? Rzuć tą książkę. Okej. Okay. I Ginny się schowała w tym pokoju. Gdzie jest Ginny?
Halo, Ginny! Nieważne, widzicie, Ginny zamieszkała w tym pokoju, dlatego wiedziała, gdzie się schować. Także prawdziwy czarodziej! W tamtym się nie udało odcinku, ale w tym się udało. Także spoko. Ja musiałem się napić wody, bo trochę mi w gardle zaschło. Yeah! Ile klocków! Kontynuujemy opowieść, także dziękuję wam bardzo za uwagę. Życzę wam miłego dnia i zapraszam was już jutro na kolejny odcinek LEGO Harry'ego Pottera. Na razie!